organizujemy w związku z tą sytuacją, z którą się mierzymy od półtora tygodnia. Cieszę się, że tak licznie zainteresowaliście się naszą propozycją. Są wśród nas wychowawcy, wychowawczynie, pedagodzy, pedagożki, psycholodzy i psychologowie. Mam nadzieję, że to webinarium będzie dla Państwa bardzo użyteczne. Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak Państwo wiecie, wspiera szkoły po to, by doświadczenia edukacyjne, doświadczenia szkolne uczniów i uczennic były wartościowe i myślę, że w dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne i też szczególną rolę będą pełnić wychowawcy. Na dzisiejszym webinarze chcemy przede wszystkim powiedzieć o tym, co mogą robić wychowawcy w związku z zawieszeniem szkół, jak komunikować się z uczniami i rodzicami, jakie cele edukacyjne, wychowawcze możemy realizować, a także jakimi narzędziami możemy się posługiwać, by wspierać uczniów i uczennice, ale także by wspierać innych nauczycieli. Naszą prowadzącą jest osoba o niezwykłym doświadczeniu, to Marta Florkiewicz-Borkowska, którą pewnie Państwo znacie z różnych wydarzeń, z różnych wypowiedzi. Dla nas najważniejsze jest to, że ona jest nauczycielką, praktyczką, wychowawczynią klasy siódmej, opiekunką samorządu uczniowskiego, a w 2017 roku otrzymała tytuł Nauczycielki Roku. No i to jest po prostu szczególne wyróżnienie i cieszymy się, że zgodziła się poprowadzić to webinarium. Na tym webinarium pewnie usłyszycie już rzeczy, które przez ostatnie półtora tygodnia słyszeliście. Proszę, nie przejmujcie się tym, wybaczcie, chcemy to powtarzać tak długo, aż cała szkoła polska będzie to słyszała. Chcemy też, żeby to webinarium służyło również dzieleniu się własnymi praktykami. Na czacie możecie podpowiadać, podrzucać strony, mówić o tym, jak wyglądał wasz tydzień. Na pewno wszystko to zbierzemy i upowszechnimy. Marta opowie o swoim doświadczeniu szkolnym i to jest tutaj najważniejsze. Nie będziemy uczyć was, jak nauczać zdalnie, czy jak wychowywać zdalnie, ale pokażemy, jak to robić, żeby to służyło uczniom i nauczycielom. Mogą się zdarzyć kłopoty techniczne, wybaczcie, będziemy po prostu starać się na bieżąco reagować. Jesteśmy również transmitowani na Facebooku, więc śmiało się tam przerzucajcie. A teraz po prostu oddaję głos Marcie i zapraszam na półtora godzinne webinarium. Dobrze słychać. Dobry wieczór, tak krótko bym tylko prosiła, czy mnie dobrze słychać, bo chciałabym rzeczywiście, żeby nam nic nie zakłócało tego momentu, tego naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, tak. Więc witam bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za przedstawienie i myślę sobie, że w związku z tym, że pani Sylwia już mnie przedstawiła, to myślę, że ja po prostu nie będę traciła czasu na to, aby mówić o sobie. Myślę, że będziecie mieli też mnie okazję chociaż troszeczkę poznać podczas tego naszego spotkania tutaj dzisiaj. Spotykamy się, tak jak już Sylwia powiedziała, w sytuacji dość trudnej dla nas wszystkich, dość też nowej i skomplikowanej, można powiedzieć. Natomiast ja cieszę się bardzo, że tak dużo osób jest tutaj z nami. Nie mogę was widzieć, ale gdzieś tam będę śledzić czat. Będę starała się obserwować, co się dzieje również na czacie. Natomiast wybaczcie mi proszę, jeżeli nie będę w stanie odpowiadać na wszystko na bieżąco, dlatego że jest, z tego co wiem, jest bardzo dużo uczestników zapisanych i ja też z doświadczenia wiem, jak to jest, jeżeli na tym czacie szybko wszystko leci, więc będę zaglądać, jak uda się, odniosę się do czegoś, natomiast tak jak już zostało to powiedziane na początku, pytania, różne kwestie, różne refleksje będą wyłapywane i później będą zbierane w jedną wielką całość. Naprawdę czuję się zaszczycona, że mogę tu być, że mogę się dzielić swoim doświadczeniem, ale też, że mogę spotkać się i wysłuchać was, nauczycieli. Na początek chciałabym się spytać, jak się dzisiaj czujecie? Jak się czujecie? Praktycznie już minął tydzień od sytuacji, w której się znaleźliśmy, dla wszystkich tak nowej. Chciałabym się spytać, jak się czujecie? Co czujecie na tu i teraz? Jaki nastrój wam towarzyszy? W ten piątek, tak naprawdę początek weekendu, ale już tak, już po tygodniu tego naszego życia, troszeczkę w innej formie.
Tylko teraz, nie widzę, zmęczona i przywita, okej, okay. Dobra, ja musiałam przejść. Dzień dobry, zmęczona, widzę tutaj odpowiedzi, smutna, zdezorientowana, przerażona. Jak widzicie, ja tutaj też przedstawiłam takie różne buźki, tak? Te buźki to są cztery takie najważniejsze stany generalnie, które gdzieś tam nas dotykają. Natomiast ważne jest też, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy pozwolili sobie na to, żeby powiedzieć, jak się czujemy, żebyśmy gdzieś tam tego nie trzymali w środku, tylko po prostu to powiedzieli. A myślę, że my, nauczyciele, jesteśmy teraz w takiej sytuacji, żeby wspierać się tym bardziej, żeby wspierać, być razem i towarzyszyć sobie. Mi też tak naprawdę czytam teraz te wasze doświadczenia i powiem, że to, co czytam, mi również towarzyszy. Może nie akurat w tym momencie, bo ja w tym momencie czuję, powiem wam, takie podekscytowanie, troszeczkę pomieszane ze stresem. To jest związane z tym, że teraz tu jestem z wami i prowadzę to webinarium. Natomiast jeśli bym powiedziała o całokształcie, to również gdzieś tam towarzyszą mi te uczucia pomieszane. Raz tak, raz tak, i chodzi o to, żebyśmy o tym mówili. Nie zostało powiedziane, ale jestem również dyplomowaną arteterapeutką, więc gdzieś tam mówienie o tym, jak się czujemy, praca z emocjami, wyrażanie siebie poprzez różne działania artystyczne jest mi bardzo, bardzo blisko. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie wypowiedzi. Ja tutaj tak trochę muszę skakać pomiędzy czatami, czytam, okej, dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tą aktywność, myślę, że pewnie jeszcze będą spływały te odpowiedzi, ale bardzo wam dziękuję, bo uważam, że takie rozpoczęcie z takim akcentem, żeby po prostu powiedzieć, jak się czujemy, jakie gdzieś tam uczucia i emocje nam towarzyszą, jest bardzo takie otwierające i wyzwalające. Teraz chciałabym jeszcze się dowiedzieć, na ile mogę tu po prostu śledzić, jest też masę pewnie ludzi nas oglądających na nagraniu na Facebooku, na live'ie i niestety, słuchajcie, no nie jestem w stanie śledzić waszych odpowiedzi, ale później sobie to poczytam, naprawdę sobie to poczytam. W związku z tym teraz następne pytanie, jakie chciałabym się od was dowiedzieć, kto ma klasę wychowawczą i którą? Od razu po prostu, żebyście pisali, którą klasę jesteście wychowawcami. Ja jestem, jak już zostało powiedziane, wychowawczynią siódmej klasy. Piąta, szósta, czwarta, ósma, maturalna nawet jest, witam serdecznie. Pierwsza też jest. I też są osoby, które też opowiadają, jak się czują. Każda wasza informacja odnośnie tego, jak się czujecie, jest ważna. I tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie stres, czy to będzie zmęczenie, czy to jest w tym momencie, nie wiem, radość, jakaś euforia, czy stres. Każda emocja, jakiej doświadczacie, jest ważna, bo chodzi o to też, żebyśmy się z tymi emocjami spotykali, żebyśmy też byli świadomi, żebyśmy je nazywali. Okej, super. No to widzę, że mam tutaj bardzo dużo różnych wychowawców. Jeżeli nawet nie jesteście wychowawcami, to bardzo proszę, abyście oczywiście tu zostali z nami, dlatego że ja chciałabym tutaj w całym tym naszym spotkaniu zaznaczyć, że w tym momencie, jakim się znaleźliśmy, tak naprawdę najważniejsza rola, jaką pełnimy, to jest nasza rola po prostu wychowawcza. Troszkę o mnie z tej puli wychowawcy. To chciałam wam powiedzieć, że ja mam obecnie jestem wychowawczynią siódmej klasy, ale jestem jej wychowawczynią tak naprawdę, można powiedzieć, rok, bo w połowie szóstej klasy ją dostałam, czyli rok jestem, nie prowadziłam ich od początku, bo też wcześniej pracowałam w gimnazjum. W gimnazjum również miałam doświadczenie, jeśli chodzi o wychowawstwo, natomiast tak naprawdę 7 lat, a nawet 8 już, jestem opiekunką samorządu uczniowskiego, obecnie w szkole podstawowej współopiekunką i tak naprawdę to bycie wychowawcą dotyczy tak naprawdę wszystkich działań, jakie podejmuję, również w projektach, które realizuję z uczniami. Więc bardzo, bardzo dziękuję wam za waszą aktywność i teraz chciałabym zaprosić was na taką aktywność i ciekawa jestem, czy się uda, bo jest nas naprawdę bardzo dużo, z wykorzystaniem narzędzia. Być może już jakieś osoby znają, to super, będziemy mogli jeszcze bardziej sobie to gdzieś tam przećwiczyć, a być może są osoby, które nie znają. Ważne teraz będzie dla mnie, żebyście w osobnym okienku weszli na stronę, ja już zaraz tutaj zaznaczę, słuchajcie, weszli na stronę tą www.menti.com. Ja postaram się tutaj wpisać, tylko że jak będziecie
pisać, to to wyskoczy do góry, więc www.menti.com i żebyście wpisali ten kod 185120, 185120, taki kod, ja już go wpisuję, dla tych, co chcą na czacie patrzeć, 185120 i po prostu napisali jednym słowem, bo tam możliwe są krótkie wypowiedzi w wolnym polu, który się pokaże, to jest anonimowe, co charakteryzuje dobrego wychowawcę. Nie muszą tego, słuchajcie, wszyscy zrobić, bo tutaj pani Zofia pisze, że nie wie, czy to dobry pomysł. Niektórzy być może mają pod ręką na przykład smartfon albo może tablet. Jasne, że to jest też tak, że to nie jest, że wszyscy musicie to zrobić. Te osoby, które chcą, mogą też tutaj napisać, oczywiście. Natomiast proponuję to, żeby też zobaczyć narzędzie od strony praktycznej, od razu, żeby się też zrodziła taka refleksja i inspiracja do działań. Ja się bardzo cieszę, słuchajcie, bo ja po prostu widzę, co tutaj się dzieje. Ja jestem podekscytowana, bo to działa, wszyscy piszecie, to się zmienia. Spróbuję udostępnić wam ekran i mam nadzieję, że to zadziała. Udostępniam ekran teraz, żebyście zobaczyli po prostu, co się dzieje. Zobaczcie, mam nadzieję, że widzicie. 190, ponad już 200 osób odpowiada, co cechuje wychowawcę. Zobaczcie, otwartość, wyrozumiałość, życzliwość, empatia, opiekuńczość, też jest poczucie humoru, fantastycznie, że potrafi słuchać, zrozumienie, uśmiech też, że jest uśmiechnięty. Powiem wam, że jeszcze nie doświadczyłam tylu osób na Mentimetrze, na serio. I to cały czas, widzicie, się dzieje w czasie rzeczywistym. Mam nadzieję, że wy widzicie to, co tutaj się dzieje. Ja teraz nie widzę odpowiedzi. No ale dobra, wierzę w to, że widzicie. Co tu jeszcze mamy? Sprawiedliwość, zaangażowanie w problemy, tolerancja też. Właśnie to wszystkie rzeczy, które tutaj podajecie, dobry kontakt, uśmiech, odpowiedzialność są mega ważne i tak naprawdę będą znajdowały odniesienie w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Kreatywność też, wrażliwość, szacunek, sumienność. Słuchajcie, później zrobimy tak, że ta chmura wyrazów zostanie, ja ją po prostu zapiszę, bo można ją zapisać do obrazka i tą chmurę wyrazów przekażę tutaj organizatorom, żeby ją umieścić, zestawić, bo naprawdę jest to fantastyczne. Poczucie humoru też, to jest ciepło, jest serdeczność, tak cały czas czytam. Niektóre się oczywiście powtarzają, wsparcie jest też, ciekawość się pojawia, coś wspaniałego. Chodzi też o to, że wy tego nie widzicie, jeżeli ja wam tego nie pokażę. Dlatego ja chciałam udostępnić ten ekran, żebyście mogli zobaczyć, jak to właśnie działa, że wy widzicie tą informację zwrotną, tak jak ja ją widzę teraz. I to już jest praktycznie 500 osób, które udzieliło odpowiedzi, to jest coś naprawdę fantastycznego, to jeszcze będzie czynne przez 2 dni, więc jak coś to można dopisywać, natomiast fajne jest też to w tym narzędziu, że po prostu wy nie widzicie, jak piszecie, to nie widzicie podpowiedzi innych odpowiedzi. Ja wam teraz pokazałam, ale nie widzicie, więc dziękuję bardzo, przechodzę do prezentacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję też za odpowiedzi tutaj. Podejrzewam, że pewnie w komentarzach na Facebooku też się pewnie pojawiają. Tak, tutaj umiejętność też słuchania. Tak, też komentujecie, że wow, że 500 osób. Tak, bycie przyjacielem. Pani Aniu, tak, zapraszam na live'a na Facebooku. W sumie niestety nie będę tak bezpośrednio tam mogła widzieć odpowiedzi, ale potem zerknę. Ważne, żebyśmy byli po prostu razem. Wsparcie, ciepło. Tak, tu widzę już komentarz, że super, można też wykorzystać, świetnie, słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję, tak jak powiedziałam, ta chmura wyrazów pewnie się mieli tam, ja sobie zaraz zerknę, tak, już jest prawie 600 osób, więc niech ona się tam mieli, być może jakieś osoby będą chciały jeszcze odpisywać, witam wszystkich, dobry wieczór wszystkim osobom, które do nas teraz doszły, ja wam bardzo dziękuję i liczę na to, że słyszeliście właśnie też te cechy, które ja właśnie czytałam. Życzliwość, szacunek, tolerancja,
indywidualne podejście, dobry humor, zainteresowanie, wsparcie, bycie razem, wyrozumiałość, umiejętność słuchania, kontakt, ciepło, szczerość. Tak sobie myślę i te cechy coraz bardziej rosną. Tutaj też Agnieszka wpisuje zdrowy dystans. Oczywiście to tak naprawdę zdrowy dystans powinniśmy zachować ogólnie w relacji tak naprawdę z każdym człowiekiem, więc to jest też oczywiście ważne. I w związku z tym, słuchajcie, chciałam nawiązać do tej naszej roli wychowawczej, bycia wychowawcą online, bo tak naprawdę te wszystkie cechy, które tutaj podaliście, które wymienialiście, to są też cechy, które bardzo nam się przydadzą i które bardzo ważne będą i są teraz w tym okresie, w którym się znaleźliśmy. W związku z tym tutaj będę reagować, czy z tego linku i kodu można korzystać w pracy? Pani Małgosia się pyta. Już od razu mówię, że ten link został wygenerowany specjalnie na potrzeby teraz tego naszego spotkania. W związku z tym będzie dostępny później. No i teraz zadajmy sobie kluczowe pytanie. To be online or not to be? A jeśli być już online, to w jaki sposób? Czy w taki sposób, że będziemy wisieć i będziemy bać się i będziemy się stresować i zastanawiać się nad tym, jak funkcjonować, czy może w taki sposób, gdzie będziemy coś próbowali robić i jakoś zachować równowagę, jednak nie do końca będziemy wiedzieć, o co chodzi, czy może w taki sposób, czyli że spróbujemy iść gdzieś pewnie, też z takim parasolem, który być może będzie nas chronił od tych rzeczy, można powiedzieć, niewygodnych, dla nas niebezpiecznych, albo będzie taki sprawiał poczucie bezpieczeństwa, że gdzieś jest o nas, ale gdzieś tam będziemy mieli takie poczucie, że wiemy, w jakim kierunku idziemy, wiemy, co robimy, wiemy, jak mamy działać, gdzieś tam wytyczyliśmy sobie nasz cel. Więc myślę, że to jest też bardzo ważne, abyśmy się zastanowili, jak my chcemy funkcjonować wobec tej sytuacji, w której jesteśmy, czyli a jesteśmy w sytuacji, kiedy pozostaje nam tylko i wyłącznie kontakt online. Przechodzimy na szkołę online. W związku z tym chciałam krótko przedstawić, jak jest, w jakiej sytuacji się obecnie znajdujemy. Są szkoły takie, które są zaawansowane technologicznie. Wdrażają chmurę, mają platformy, pracują z uczniami z wykorzystaniem narzędzi technologicznych, z wykorzystaniem różnych również tabletów, laptopów, pracują online. Są również, szkoły, które mają dziennik papierowy. Nie dysponują jeszcze dziennikiem elektronicznym, tylko jeszcze cały czas funkcjonują z dziennikiem papierowym i tak rzeczywiście takie szkoły są. Ja jako też edukatorka, trenerka miałam okazję w ramach różnych programów bywać w szkołach, rozmawiać z nauczycielami, szkoły są. Być może tutaj między nami też jesteście z takiej szkoły, w której funkcjonuje dziennik papierowy. Pozdrawiam również wszystkich. Szkoły z zakazem wykorzystywania smartfonów. Szkoły, w których jest generalnie narzucony zakaz wykorzystania urządzeń mobilnych i smartfonów. Z tego co wiem, to też często, nawet jeśli chodzi o działania edukacyjne, w związku z tym są to tak jakby też szkoły, można powiedzieć, wykluczone technologicznie. Szkoły wykluczone technologicznie, bym powiedziała. Taki mamy fakt i takiego fakt i tak musimy patrzeć w tym wszystkim. Och, widzę, że zaczyna być. Mamy nauczycieli, którzy są biegli technologicznie, czyli nauczycieli, którzy są online, kontaktują się online z uczniami, wykorzystują technologię, wykorzystują narzędzia mobilne. Są nauczyciele, którzy są poszukujący, cały czas szukają, próbują, starają, rozwijają się, ale ciągle jeszcze niepewni, nie czują się pewnie, nie czują tych technologii, nie czują się jeszcze dobrze online. Są również nauczyciele, którzy są wykluczeni cyfrowo i być może oni nawet nie są tutaj z nami, bo być może nawet nie wiedzą, że takie webinarium się dzieje. O tym też trzeba myśleć i trzeba mieć w tej całej sytuacji to gdzieś z tyłu głowy. Nauczyciele, którzy są świetnymi nauczycielami,
ale po prostu nie wykorzystują w ogóle technologii. Bo chcę też zaznaczyć, że ja nie chcę przez to powiedzieć, że super są nauczyciele tylko ci, którzy wykorzystują technologię. Nie. Znam masę naprawdę nauczycieli, którzy nie są technologiczni, ale są wspaniałymi pedagogami, nauczycielami, wychowawcami. Nie o to chodzi. Ja bardziej chcę przybliżyć w obliczu szkoły online i w obliczu nauczania zdalnego, w jakiej jesteśmy po prostu sytuacji w całokształcie. No to jeszcze idźmy dalej. Są rodzice, którzy są z dziećmi w domu obecnie. Tak, to pewnie wy też jesteście, my też jesteśmy rodzicami, jesteśmy. Są rodzice pracujący zdalnie. Są ci, którzy są w domu, bo są na opiece na przykład, są niepracujący. Są ci, którzy pracują zdalnie. Są ci, którzy wychodzą do pracy, a dzieci są w domu. Są tacy rodzice, którzy są w różnej sytuacji życiowej. To jest również ważny aspekt. W najróżniejszej, czy też finansowej, czy też społecznej, czy też rodzinnej, w najróżniejszej, po prostu rodzice w różnej sytuacji życiowej. Są też rodzice zaawansowani technologicznie, tak? Czyli rodzice, którzy właśnie pracują zdalnie, nie jest to dla nich nic obcego, to, że nagle zostają w domu i muszą tak pracować, to jest też dla nich normalne, bo też robią to na co dzień. Też rodzice, którzy wykorzystują te nowoczesne technologie, którzy gdzieś tam świadomie zarażają tym swoje dzieci, świadomie też je wdrażają. W związku z tym musimy też mieć tego świadomość. Chcę pokazać teraz, jak zróżnicowany obraz jest wokół nas, ponieważ wy tu też jesteście z różnych miejsc, z różnych szkół, macie różne dzieci w szkole, różne rodziny mają te dzieci, macie też obok siebie różnych nauczycieli, tych bardziej zaangażowanych, tych mniej, tych bardziej świadomych technologicznie, tych mniej. I to jest bardzo ważny aspekt, który musimy wziąć pod uwagę. Wszyscy jesteśmy rodzicami, odpowiadając na... I są też rodzice wykluczeni technologicznie, którzy totalnie po prostu nie korzystają z żadnych aspektów technologii, nie muszą tego robić, albo w bardzo ograniczonym zakresie. No i teraz są jeszcze emocje. Są jeszcze w nas wszystkich są emocje. Emocje, które są w uczniach, emocje, które są w nauczycielach i emocje, które są w rodzicach. Tutaj ktoś komentuje, żeby nie mówić o rodzicach, tylko nauczycielach, bo jest piątek. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie sfera szkoły tak naprawdę dotyczy dzieci, nauczycieli, ale i rodziców. I zawsze staram się skupiać na tych trzech elementach, bo tylko szkoła może dobrze funkcjonować, jeżeli będziemy brali te trzy filary pod uwagę. I równie ważne są dla mnie te trzy filary. Tak, wy tu komentujecie, słuchajcie, nie obrażajcie się, jeżeli ja nie będę zawsze tego tutaj po prostu zaglądać, bo to też szybko mija, ale postaram się w miarę możliwości ustosunkować później, ale widzę, że komentujecie po prostu to, co ja mówię. Cieszę się, że gdzieś tam właśnie dajecie upust temu wszystkiemu. Tak, dokładnie, no Basia, to ja też mówię, szkoły wykluczone technologicznie, nauczyciele wykluczeni przez to też technologicznie i rodzice, to wszystko zostało właśnie powiedziane. I są te emocje, frustracje, emocje, które się zmieniają teraz tak naprawdę z chwili na chwilę, z momentu na moment, z dnia na dzień. Dlaczego się zmieniają? Bo sytuacja się ciągle diametralnie zmienia. Sytuacja się zmienia tak naprawdę z godziny na godzinę, dostajemy nowe informacje, dzieci dostają nowe informacje, nauczyciele dostają informacje, dyrektorzy dostają informacje. W związku z tym tych emocji jest mnóstwo i śmiem nawet stwierdzić, że czasem jest przewaga tych emocji nieprzyjemnych. Tych po prostu nieprzyjemnych i one zaczynają brać górę od tych emocji przyjemnych. Nie będę tutaj dzielić na pozytywne, negatywne, bo tak nie jest, wszystkie emocje są okej. Natomiast bardzo przepraszam, natomiast bardzo to jest ważne, że dzielimy, żeby mieć to gdzieś z tyłu głowy, że może być tak, że tych emocji nieprzyjemnych jest więcej i to też jest dla nas ważne. I tak naprawdę jesteśmy przed faktem, że wszystko jest, tak naprawdę jest do góry nogami. Wiecie co, ja się nie mogę ruszać, bo widzę, że jak się ruszam, to się jakby zacinało. Jak coś będzie nie tak, proszę dajcie mi znać. Po prostu jesteśmy w sytuacji, gdzie wszystko jest do góry nogami. Wszystko jest na odwrót.
Ja dodałam tutaj właśnie moje zdjęcie, bo tak naprawdę dla wielu ludzi, dla uczniów, dla nas nauczycieli okazuje się, że wszystko stanęło do góry nogami. Wszystko jest gdzieś tam na odwrót. Warto teraz tutaj, abyśmy się wspólnie zastanowili, co jest naszym celem. W momencie, kiedy ja dowiedziałam się, co się szykuje, tak naprawdę już w środę rozmawiałam z wszystkimi klasami, które uczyłam. Z wszystkimi klasami przegadałam to, co nas czeka, jaka może być ewentualność. Wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałam o tym, że to będzie więcej dłużej niż 2 tygodnie, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy każdy to miał. Natomiast siadłam później przez te 2 dni, czwartek, piątek, kiedy byliśmy w szkole, ale były to zajęcia tylko opiekuńcze. Siadłam i zastanowiłam się, co dla mnie jest w tym momencie ważne. Jestem nauczycielką niemieckiego, prowadzę też zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowania, ale jestem przede wszystkim wychowawcą klasy 7, ale także jestem wychowawcą na każdym moim przedmiocie. Taka jest też prawda. Więc w ten sposób siadłam i po prostu zastanawiałam się, co jest dla nas ważne. I w jaki sposób technologia jest dla nas ważna w tym momencie, w jaki sposób ewentualnie ta technologia musi się stać dla nas ważna, albo w jaki sposób chcemy, żeby ta technologia stała się dla nas ważna. Celem, słuchajcie, w tym momencie musi być myślenie długofalowe. To znaczy, nie skupiamy się tylko na tu i teraz, byle z dnia na dzień, tylko myślimy po prostu długofalowo. I tak naprawdę powinniśmy zacząć od tego, żeby myśleć w kategorii budowania mostów, budowania relacji, budowania kontaktu, budowania mostu tak naprawdę pomiędzy wszystkim, pomiędzy nami a technologią, tą szkołą online, która się wydarzy, pomiędzy nami a uczniami, pomiędzy nami a rodzicami. Jasne, że ci wszyscy, którzy już mają jakieś mosty zbudowane, ci wszyscy z nas, którzy już mają jakieś relacje, będzie nam łatwiej. Ale w tej sytuacji warto zacząć od tego, żeby myśleć, że ja chcę w tej sytuacji budować most. Budować most porozumienia, most zrozumienia, moc uważności, wrażliwości i takiego empatycznego spojrzenia na drugiego człowieka. Tworzenie relacji również jest bardzo ważne. No i w tym momencie, z tym całym myśleniem o tym, że naszym celem po pierwsze musi być myślenie długofalowe, bo to nie będzie trwało 2 tygodnie, już wiemy, że potrwa miesiąc, nie wiemy, co będzie później, że jesteśmy tak naprawdę zamknięci i mamy możliwość kontaktowania się z naszymi uczniami tylko i wyłącznie online. Musimy się zastanowić, w jaki sposób realizować się wychowawczo, czy robić godzinę wychowawczą, taką stricte i w jakiś sposób pomyśleć, jak mogę to zorganizować, czy tak jak ja też trochę potraktować, że to całe wydarzenie, ta cała nasza sytuacja, która obecnie jest, jest jedną wielką dobą wychowawczą, tak? Staje się tygodniem, miesiącem wychowawczym naszego funkcjonowania jeśli chodzi oczywiście o bycie nauczycielem. Właśnie, widzę, że też komentujecie. Wybaczcie, nie mogę wszystkiego komentować. Ja widzę, co piszecie, ale to jest też tak, że jak ja zacznę po prostu odpowiadać, wiecie, też na wasze tu wszystkie, to będę trochę wybita tutaj z rytmu, a też tak nie chcę. Natomiast widzę, że wy też ze sobą rozmawiacie, więc oczywiście możecie to robić. Z tego, co wiem, to tak, zaświadczenie będzie, wszystkie informacje też będą zebrane po webinarze, proszę się nie martwić. Wiem też, że będzie, że też będzie nagranie, także będą też zebrane linki, wszystkie, które się pojawiły, plus jeszcze będą zebrane inspiracje, wskazówki. Ktoś też się pytał tutaj o młodsze dzieci, to już jak teraz odpowiadam, to powiem. Webinar dla najmłodszych, dotyczący tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, był wczoraj, z tego co wiem, i będzie udostępniony niebawem.
Natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj z dzieciakami starszymi szkoły podstawowej, dlatego też być może niektóre rzeczy mogą się wydawać na przykład nie do zrealizowania z młodszymi, natomiast ja już i tak mam sygnały takie, że ci nauczyciele uczniów młodszych i z edukacji wczesnoszkolnej próbują przez rodziców jednak wypróbować te wszystkie możliwości, o których ja dzisiaj też wspomnę. Zacznijmy, słuchajcie, od tego, że trzeba mieć plan. Czyli tak jak ja wam powiedziałam, myślimy długofalowo. Nasz cel precyzujemy gdzieś tam długofalowo. Jaki on ma być? Co chcemy tak naprawdę osiągnąć? Czy chcemy działać tylko i wyłącznie, nie wiem, edukacyjnie? Czy chcemy działać wychowawczo? Jeśli chcemy, to jak działać wychowawczo? Nie mamy tego, Haniu. Ja też bardzo ubolewam nad tym, ale myślę sobie, że spotkaliśmy się też tutaj po to, żeby skupić się na tym, jak my chcemy sobie w tej sytuacji poradzić i jak my chcemy gdzieś tam być dla siebie wsparciem i chcemy się zrozumieć i chcemy z tej sytuacji być jak najlepiej w kontakcie z naszymi uczniami, ale również z rodzicami, ponieważ wcześniej czy później spotkamy się z nimi w sali lekcyjnej, na zebraniu rodziców, być może na festynie. I będziemy dalej funkcjonować. I być może ten czas możemy potraktować w taki sposób, aby spotkać się później i tak naprawdę uśmiechnąć się do siebie i rozumieć się bez słów, bo wykorzystaliśmy ten czas wszyscy jak najlepiej potrafiliśmy. W związku z tym plan, myślimy nad planem i strategią. Ja siadłam i po prostu zastanowiłam się nad tym, co chcę, że naprawdę, powiem wam, że pierwszą moją myślą to w ogóle było to, że wow, będę mogła zrobić godzinę wychowawczą online. Jakie to jest fajne, ciekawe. I co teraz mogę zrobić, żeby w jakiś sposób uaktywnić moich uczniów? Drugi plan był taki, że absolutnie nie chcę teraz myśleć o tym, że będę robić jakikolwiek niemiecki, tylko po prostu, i wiecie, i wykorzystywać nowoczesne technologie, pomimo tego, że ja nie mam z tym problemu. Moi uczniowie wiedzą, znają, że ja wykorzystuję, że prowadzę bloga, że wiecie, webinary i tak dalej. Oni o tym wiedzą, są też przyzwyczajeni, bo testujemy razem różne narzędzia. Nigdy jednak nie byłam postawiona w sytuacji, że nagle online mam się kontaktować ze wszystkimi uczniami. Zawsze, słuchajcie, to były grupy projektowe, to byli uczniowie zdający egzamin gimnazjalny z niemieckiego na przykład. I na takiej grupce osób chętnych, zmotywowanych działałam online, testując różne narzędzia, testując różne platformy i dzięki temu już mam jakieś doświadczenie, ale mówię jakieś, bo to nie jest doświadczenie pracy z całą klasą. Dlatego mój plan był taki i moja strategia, że najpierw muszę się dowiedzieć, jak funkcjonują moi uczniowie z tej mojej klasy, czyli dowiedzieć się chcę, jak tam w rodzinie jest, ile dzieci jest tych, co się uczą. Oczywiście niektóre informacje miałam i wiedziałam, ale tak jak wiecie, jestem rok tak naprawdę wychowawcą, w związku z tym niektórych chciałam się dowiedzieć, czy jacyś rodzice pracują zdalnie. Oczywiście też jak się czują, bo to jest mega ważne na tym początku, czy mają, jaki mają sprzęt w domu w ogóle, czy jest tylko jeden komputer, czy może więcej, czy wszystkie, znaczy to, że smartfony wszyscy mają, to wiedziałam, ale jaki też jest internet na tej naszej wiosce, tak? Więc to były wszystko dla mnie bardzo ważne informacje i to sobie napisałam, że to jest jeden z priorytetów, który muszę zrobić. Drugi, ja wiem, że musimy przejść na to uczenie zdalne, ale mam teraz czas na to, żeby się do tego przygotować i przetestować z uczniami jakieś narzędzia. I teraz zadałam sobie pytanie, czy ja chcę te narzędzia testować od razu, dając im coś z niemieckiego? Bez sensu. Myślę, że spotkałabym się z oporem, bo jak tu też sami pisaliście, ja czytałam, że wszyscy uczniowie zareagowali w środę radością. No i wiecie, ja się nie dziwię trochę, bo no nie ma szkoły, nie trzeba chodzić do szkoły, reagują radością, ale nie wiem, czy rozmawialiście z nimi też już teraz, ta radość powoli opada, ta radość zaczyna się mieszać właśnie z innymi emocjami i właśnie o to chodzi, żeby te emocje, o tych emocjach rozmawiać, żeby dopytywać i pytać i wyciągać może nawet trochę z nim i my musimy pomyśleć, w jaki sposób właśnie możemy to wyciągnąć. W związku z tym
pomyślałam sobie, że przetestuję aplikację, którą i tak miałam w planie przetestować i z nimi to zrealizuję, ale o tym, co zrobiłam, to też będzie później. Więc słuchajcie, co chcemy też osiągnąć długofalowo. Ważne też, żebyśmy sobie zadali pytanie, jak wyobrażamy sobie nasz zespół klasowy po tym wszystkim, czyli właśnie po tym spotkaniu. Czy w nasze działania wychowawcze i jak chcemy włączyć też rodziców? Rodziców. Jak to zrobimy? Pomyślmy na tym. Oczywiście, że każdy z nas ma inną klasę, młodsze dzieci, starsze dzieci, bardziej obczajone, mniej obczajone, ale właśnie po to się tutaj też spotykamy, żeby sobie pewne rzeczy wypunktować, które są ważne, bo teraz jest ten czas na to, żeby po prostu pomyśleć o tym i sobie fajnie ten czas zaplanować. I właśnie, jak mogę przez działania wychowawcze wdrożyć te nowoczesne technologie, które będę chciała wykorzystać później też w nauczaniu mojego przedmiotu. Albo jeszcze lepiej, jeżeli nie znam tych nowoczesnych technologii, to którym narzędziem się zainteresuję, żeby móc go później wykorzystać też na przedmiocie na przykład, które ułatwi mi, nie wiem, komunikację z uczniami, albo zbieranie od nich informacji zwrotnych, albo gdzieś gromadzenie tego, co będą robić, któryś z tych narzędzi. Przy tym wszystkim ważne jest, słuchajcie, oczywiście towarzyszenie i uważność. I ta perspektywa, słuchajcie, długofalowa. Nie myślimy na jeden dzień, na tydzień. Siadamy i myślimy po prostu dalej, bo myślimy, jak zrobimy jedno zadanie, to co możemy wymyśleć później? W jaki sposób skomunikujemy się z tymi uczniami? Jak wybadamy na przykład? W związku z tym liczmy się z tym, żeby towarzyszyła nam w tym wszystkim empatia, uważność, żebyśmy skupili się na budowaniu relacji przede wszystkim, na wsparciu, słuchajcie, siebie nawzajem, na wsparciu tych naszych uczniów w tym trudnym czasie, na wsparciu również rodziców, na takiej komunikacji oraz słuchajcie, żebyśmy my nauczyciele siebie również wspierali, ponieważ jednym z naszych celów i też elementów w tym naszym planie długofalowym powinna być też współpraca z nauczycielami, kontakty między nauczycielami, wszystkimi przedmiotowcami, którzy uczą naszej klasy, ale też dla naszego takiego dobrostanu. Dobrostanu. Na zasadzie takiej, że my też się będziemy lepiej i raźniej czuć, jeżeli będziemy ze sobą się komunikować i rozmawiać. Kontakt i zrozumienie. Oswojanie technologii. To, co też już powiedziałam. W tym wszystkim chodzi też o to, żeby spróbować tą godzinę wychowawczą oswoić i włączyć w to właśnie nowoczesne technologie. A sam fakt, że się kontaktujemy w ogóle online, już o tym znaczy. Więc przejdziemy teraz do tego, na co z reguły wszyscy czekają, ale ja uważam, że bez pewnego osadzenia w temacie, bez pewnego takiego zastanowienia się nad tym, wspomnienia też o emocjach, o tym, co jest dla nas ważne, w jakim kontekście się w ogóle znaleźliśmy, poszerzenia naszej perspektywy, bo czasem w tym całym stresie myślimy po prostu, wiecie, jednotorowo, a ważne jest tutaj, żebyśmy spróbowali trochę poszerzyć naszą perspektywę. W związku z tym, wy już tutaj dajecie przykłady, super, natomiast ja chciałabym się teraz podzielić tym, co mi się do tej pory udało zrobić, jakie są moje pomysły, natomiast jestem bardzo otwarta też na to, co być może wy już zrobiliście, albo jakie są wasze pomysły. Coś tu się stało, coś mi się zaczęło samo przełączać, ale już wracam. Słuchajcie, zacznę od Flipgrida. Wtedy, gdy sobie siadłam i pomyślałam, co mogłabym zrobić, wiedziałam, że miałam w planach wykorzystać z uczniami aplikację Flipgrid i ją bardziej poznać. W tym momencie stwierdziłam, że dobra, teraz jesteśmy online, jesteśmy trochę w takim czasie zawieszenia, robimy powtórki, uczymy się tak siebie i technologii w tej nowej sytuacji, więc spróbuję wykorzystać te narzędzia do tego, jak zrobić. Jak po prostu wykorzystać to do tych naszych działań wychowawczych. W związku z tym wymyśliłam coś takiego. Znacie pewnie 3 informacje o mnie, 3 fakty o mnie, a wśród nich 2 informacje są prawdziwe, a 1 jest fałszywa. Nagrywam się filmikiem
Utworzyłam klasę tam, uczniowie dołączyli po swoich szkolnych kontach Microsoftowych. Istnieje również opcja, żeby się dołączali bez podawania maila, ale w tym momencie to nie jest technologiczny webinar, w związku z tym nie będę się na tym skupiać. Tu bardziej chodzi nam o inspirację i gdzieś tam energię i pomysły. I słuchajcie, ja się nagrałam, że oni mają zgadnąć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co się nagrałam, na moim profilu na Facebooku jest to udostępnione, nawet do dzisiaj mamy ten challenge. I teraz każdy uczeń miał mnie skomentować i wyczaić, zgadnąć, co jest fałszem, natomiast oni też mieli się nagrywać. I powiem wam, bałam się bardzo, stresowałam się tym, że sobie coś wymyśliłam i oni po prostu w to nie wejdą. Bardzo się bałam, że będę się musiała niestety spotkać z porażką, chociaż jestem zawsze na nią gotowa, bo staram się wyciągać z tego jakieś dla mnie lekcje. I pierwszy dzień nic, drugi dzień nic, trzeci dzień skomentował jeden uczeń ku mojej radości, później ktoś się nagrał, później kolejne osoby. I słuchajcie, prawda jest taka, że nie wrzuciłam tutaj kolejnego zrzutu, ale prawda jest taka, że tak naprawdę nagrała się praktycznie 3/4 klasy, każdy praktycznie prawie skomentował każdego, mamy chyba 1400 wyświetleń, bo to pokazuje, i kilka godzin w ogóle zaangażowania i ponad 100 reakcji. W związku z tym niesamowitą radość i frajdę, słuchajcie, sprawiło mi słuchanie ich faktów. Bardzo dużo się dowiedziałam, naprawdę, bo wymyśleć, wiecie, takie trzy fakty, które nie od razu, w których się wyczuje, co jest fałszem, nie jest łatwo. W związku z tym oni się też bardziej znają niż ja. Oni wiedzą, czy ktoś z nich kiedyś miał złamaną rękę czy nogę, jak był dzieckiem, a ja natomiast nie, ponieważ gdzieś tam uczę ich dopiero od półtora roku. W związku z tym była to dla mnie niesamowita okazja do tego, żeby ich poznać w inny sposób. Jestem im bardzo wdzięczna za to, że wzięli w tym udział i tak naprawdę jestem też bardzo zadowolona, jak dużo z tego wynieśliśmy. A to narzędzie, ponieważ już mówiłam, że uczę niemieckiego, wykorzystam, jak już przyjdzie normalny tok nauki, do tego, żeby nagrywali mi się i żeby ćwiczyli po prostu mówienie, jakichś prostych struktur, żeby to też zapewnić, a wiadomym jest, że we własnym zaciszu zawsze się można nagrać, tym bardziej, że tutaj nie trzeba pokazywać swojej twarzy, bo można zrobić awatara albo po prostu kamerkę skierować na coś innego. Więc przez tą naszą aktywność oni poznali to narzędzie, które ja będę mogła wykorzystać, ale też już będę mogła zaproponować w razie czego moim nauczycielom, jeśli oczywiście będą chcieli. Kolejny pomysł, który już omówiliśmy, wczoraj się spotkaliśmy na godzinie online, do tego też przejdę i już oczywiście omówiliśmy to nasze działanie, jeszcze ostatnie osoby jeszcze coś dogrywały i dzisiaj przesunęłam nasze spotkanie na czacie na inny dzień, żeby po prostu powiedzieć sobie, która rzeczywiście informacja jest fałszywa. I spytałam się uczniów, czy chcieliby coś dalej, czy podobało im się to, czy w tym kierunku możemy iść, bo mam kolejny pomysł. Oni powiedzieli, że tak, w związku z tym pomyślałam, że ten czas, dowiadując się też od rodziców, dowiedziałam się też, że jeden uczeń nagle zaczął gotować, tak? Gdzieś tam ktoś inny spędza dużo czasu na przykład na malowaniu. W związku z tym pomyślałam sobie, że zrobię na padlecie. To jest taka, jak ktoś nie wie, to jest taka wirtualna tablica korkowa, na której po prostu przypinamy sobie różne informacje. Można przypinać teksty, linki, ale również zdjęcia, czy też odnośniki do jakichś stron. I taki dziennik klasowy w czasach zarazy i edukacji zdalnej 2020. Powiedziałam im, żeby byli uważni na ten czas, który się dzieje, że jeśli uda im się zrobić coś takiego, czego by normalnie nie zrobili, albo jeśli uda im się zrobić coś wyjątkowo fajnie, to mają zrobić tego zdjęcie i zamieścić po prostu na naszym padlecie.
Ja zamieściłam pierwsze, słuchajcie, na koniec będziecie mogli zobaczyć. Gdyby nie to, że jestem teraz tyle czasu w domu, nie uszyłabym w tak krótkim czasie, w jeden wieczór, mega gigantycznej marchewki z Polaru. W związku z tym ja już to załączyłam, to jest zaraz po tym, jak to utworzyłam, to jest na cały czas, więc nie będę gdzieś tam już ze stresem tego śledzić i się zastanawiać, natomiast wiem od nich z informacji zwrotnej, że bardzo, bardzo im się to podobało. Bardzo mi się to podobało i nawet już mieli pomysły, co zrobią, albo nawet powiedzieli mi po prostu i napisali na czacie i też powiedzieli, jakie mają plany, co by przez ten czas chcieli zrobić. Kolejne, co mam w planie do zrobienia, a tutaj zamieszczam wam chmurę wyrazową od Beaty Skrzypiec, nauczycielki właśnie klas 1-3, której link do bloga jest też tutaj podany, która właśnie z uczniami tworzyła chmury wyrazowe z przymiotnikami. I bardzo, bardzo mi odpowiadało, żeby tą chmurę tutaj zamieścić, ponieważ ja będę chciała, żeby uczniowie zrobili mi taką chmurę wyrazów, oczywiście tutaj nie muszą się wcale logować i zapisali ją jako obrazek i ta chmura wyrazów będzie miała się składać właśnie z ich cech, jakichś słów kluczowych ich dotyczących oraz czy też zainteresowań, pasji, tego co lubią robić, o czym myślą, ułożona w taki kształt, który też w jakiś sposób ich oddaje. W związku z tym wykorzystam przy kolejnym naszym spotkaniu właśnie też to, a czemu to ma też służyć, słuchajcie, bardziej skupią się też na sobie. To jest trudny okres, pamiętajcie, wróćmy do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli do tych wszystkich emocji, które będą nami szargać. W związku z tym im bardziej też będziemy starać się myśleć w tych naszych działaniach wychowawczych, na takich działaniach, które zapewnią ich jakiś poziom bezpieczeństwa, będą odskocznią od tego, co się dzieje, tym lepiej dla ich rozwoju tego społeczno-emocjonalnego, ale również też dla samej psychiki. W związku z tym to jest bardzo ważne, zobaczcie, skupią się trochę na sobie, jakie właśnie mają cechy, co ich charakteryzuje, co lubią robić. W tym poprzednim dzienniku skupią się znowu na tym, co im fajnie wyszło, w czym nagle stali się dobrzy, albo na tym, co takiego zrobili, co w życiu by na przykład nie zrobili, na przykład i są tym zdziwieni. Więc też tak chcę tak troszkę, żeby stali się uważni na ten czas, bo ten czas nie jest zwykłym czasem, jest też czasem, którego no, nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej, tak? Pierwszy raz też doświadczamy, więc też w jakiś sposób. Tutaj widzę, że komentujecie, tak, Padlet, ja tu zastosowałam wersję Padleta kolumnową, dlatego, że chciałam, żeby każdy uczeń miał swoją przestrzeń na wklejanie, bo być może nie będą chcieli wklejać jednej rzeczy, a może będzie kilka takich rzeczy, więc na tym mi zależało. I tak jak też tutaj piszecie, jest tak, że można każdy komentować, ale ja na razie na tym etapie wyłączyłam, później mam w planie zrobić, jak już będzie po tym, żebyśmy mogli też to skomentować, natomiast oczywiście można też to włączyć i można też komentować na bieżąco, to też tutaj wszystko od was zależy, ja gdzieś tam rzucam, pokazuję inspiracje, dzielę się tym, co tam w mojej głowie siedzi, natomiast wiem, że od was też mogę bardzo dużo się dowiedzieć i zainspirować i też to wykorzystać. Już widzę, że tu się pojawiają narzędzia też Class Dojo i właśnie ja o Class Dojo niestety, ale właśnie zapomniałam, a to też jest świetne narzędzie, więc świetnie, że wy zapisujecie. Czy słychać mnie? Powiedzcie mi. Słychać mnie, bo ja tu mam jakieś komunikaty. Dobrze, okej, przepraszam, bo mam tu jakieś komunikaty. Bardzo dziękuję. Dobra, już jestem, wracam. Trochę się przestraszyłam. Więc miejcie też to na uwadze, że tu nie traktujemy tutaj, że od do. Życie nam pisze tak naprawdę scenariusz. Każdego dnia życie tak się zmienia atmosfera wokół nas, wiadomości, które do nas docierają, bodźce, które do nas trafiają, że tak naprawdę musimy podjąć te działania, chcemy po prostu podjąć takie działania, żeby były odciążające dla naszej sfery psychicznej, ale również emocjonalnej. Pani Paulina pisze, że nie słychać, nie widać. Pan Jacek też pisze, ale większość pisze, że jednak słyszy, więc może trzeba się przenieść właśnie na Facebooka. Kolejną, słuchajcie, propozycję mieliście okazję doświadczyć praktycznie. Można wykorzystać do tego po prostu mentimeter też. Nie zawsze uczniowie chcą od razu odpowiedzieć, jak się ich spytamy, co czujesz, tak?
to wy tu byliście mega chętni, żeby się podzielić, ale myślę, że też my tego potrzebujemy. Jeżeli jesteśmy też w takiej bezpiecznej już przestrzeni, to chcemy. Bardzo dziękuję, Radek, że mówisz, że dobrze słuchać będzie, trochę tym stresuje. W związku z tym, jak się dzisiaj czujesz? To jest mega ważne, mega ważne. Słuchajcie, ja dlatego też was o to spytałam. Komuś może się to wydawać śmieszne. Mi się to nie wydaje śmieszne. Mówienie o swoich uczuciach, o tym, jak się czujemy, nawet jeśli nam to przynosi trudność, ale traktujemy to z takim zrozumieniem i empatycznie do drugiego człowieka, jest dla nas odciążające. Naprawdę. I warto się tego uczyć my sami i warto też uczyć po prostu uczniów, interesując się i zadając to pytanie. Więc jak ci, co brali udział w Mentimetrze o tym, jakie są cechy dobrego wychowawcy, to przećwiczyliście robienie chmury wyrazowej. Robienie chmury wyrazowej, czyli pisaliście po jednej po prostu jakieś cesze, jednym haśle i to się robiło w chmurę wyrazową, ale możecie też pozwolić uczniom się wypowiedzieć dłużej, zaznaczając opcję open-ended, czyli że po prostu otwarta odpowiedź i wtedy piszą więcej. I to może zostać otwarte na 2 dni lub na 4 dni, możecie to potem odświeżyć, to się automatycznie znowu wydłuży, możecie dać uczniom po prostu stronkę, na której mają, tak jak ja wam podałam, menti.com i możecie podać im kod i po prostu mogą to wpisywać. Jeżeli nie chcą wam powiedzieć w tym momencie, dajcie im przestrzeń, dajcie im czas, niech może zbiorą sobie te wszystkie rzeczy, a to będzie to dla nich takie, wiecie, wyrzucenie tego z siebie, a dodatkowo anonimowo, bo nie muszą się podpisywać tam przecież, to jest tylko kod. Ten kod, pani Moniko, generuje się automatycznie. Wie pani, tak jak mówię, no nie jest to webinar technologiczny o narzędziach, natomiast jestem otwarta na gdzieś tam komunikację, później można mnie znaleźć, ale też odwołuję do innych webinarów, które były prowadzone też przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, również o nowoczesnych technologiach i jeśli było, to na pewno będzie to załączone do materiałów po webinarze. Natomiast jeżeli ja mogę służyć też jakąś pomocą w danym momencie, to nie było o Mentimetrze, no to ja jestem bardzo otwarta na to, żeby w razie czego do mnie napisać albo, nie wiem, zrobić live'a, jak to funkcjonuje. Bynajmniej powiem, że to nie jest trudne, my korzystamy z wersji bezpłatnej, robimy sobie po prostu taki menti i poczekajcie, tutaj zaznaczę, widzicie, że to jest nawet pokazane, że uczeń ma wejść na www.menti.com i zobaczcie, że jest wygenerowany po prostu kod od razu. W związku z tym wtedy mieliście inny kod, bo to było inne pytanie o wychowawcę, teraz założyłam inny i tu można pisać już więcej, bo można opinię. W związku z tym to jest taka szybka, słuchajcie, informacja zwrotna. Ja bardzo lubię proste, szybkie narzędzia, ale w nim musimy utworzyć swoje konto i my się rejestrujemy, natomiast uczestnik w ogóle nie. Oczywiście tu nie musimy się pytać tylko o samopoczucie. Ja wam daję po prostu, bo ja bardzo, gdzieś tam ta sfera dobrostanu, samopoczucia, mówienia o uczuciach, wyrażania tych uczuć jest po prostu dla mnie bardzo ważna, dlatego się na tym skupiam, ale można coś spytać o zainteresowanie na przykład, albo co dzisiaj fajnego się wydarzyło, tak? Napiszcie kilka zdań na przykład, bo jestem ciekawa. Nie mamy czasu, nie mamy możliwości, żeby się połączyć, nie wiem, skomunikować, to po prostu napiszcie mi dzisiaj, co się wydarzyło, tak? I przesyłamy im linka i to mogą spokojnie robić też na telefonie. Znajdź różnicę. To jest kolejny mój pomysł. Niestety nie wstawiam tutaj nic, dlatego że jeszcze tego nie zrobiłam, bo to jest po prostu w moim planie i w mojej strategii, jaką sobie wymyśliłam na tą godzinę wychowawczą i na moje działania wychowawcze, ale opowiem wam troszkę o tym. Ten napis, jeżeli nie znacie, zrobiłam przez tą stronę, automatycznie się tworzy taki fajny papierowy napis i będę chciała moich uczniów zachęcić, żeby korzystając z aplikacji PISAP, ale też z innej, oni też korzystają z różnych, powiem wam, że ja też nie narzucam, ale żeby stworzyli po prostu jakieś zdjęcie w domu, zrobili, które będzie miało, wiecie, jak to są te obrazki, nie? Znać 10 różnic, znać 5 różnic, więc żeby oni po prostu takie coś przygotowali, a my, żebyśmy mogli się troszeczkę w to pobawić, tak? Czyli znaleźć te różnice. Oczywiście tutaj ich zachęcam do tego, żeby to kreatywność, że jeśli mogą, to żeby oczywiście ze sobą w roli głównej,
czyli być może jakoś się inaczej ubiorą, jakieś drobne elementy będą inne, ale jeśli mają inny pomysł i chcą to zrobić po prostu na przykład z jakiegoś kawałka pokoju, czy też mebla, albo na stoliku coś ułożyć, równie dobrze to będzie ok. Natomiast jest to taka przestrzeń, która w jakiś sposób ich zajmie. O, co jeszcze? Wcale nie muszą używać aplikacji, jeśli na przykład uważacie, może niech narysują i niech zrobią tego zdjęcie, tak? Będą dwa obrazki, więc tutaj też się skłaniam do tego, żeby te zadania nasze wychowawcze też nie zawsze, niekoniecznie muszą być z tymi aplikacjami. Fakt, ja wam tu podaję, bo gdzieś tam jesteśmy w tej przestrzeni online, mamy tą szkołę online, mamy to zdalne nauczanie, tak, tą komunikację online, natomiast może to być również zrobione po prostu namalowane, jeżeli ktoś ma bardziej, albo nie wiem, z gazety ponaklejane na przykład, tak, tym bardziej, jeszcze bardziej kreatywne, więc możemy tutaj gdzieś tam pomyśleć, jak to będzie pasowało do nas i do naszych uczniów. Kolejna rzecz, kolejny mój pomysł, to również różne najprostsze. Ja podzielmy się tym, jakie filmy, porozmawiajmy o filmie, jaki oglądaliśmy, o książce, jaką przeczytaliśmy, albo dajmy sobie wyzwanie, że wszyscy jakąś książkę przeczytamy, albo jakiś film obejrzymy. Nie za trudne, słuchajcie. Tutaj bym nie szła w tym czasie, pani Magdo, kiedy wspólna kawa, no musimy się umówić w takim razie, chyba że to nie do mnie jest, wy między sobą też gadacie, dobra. Że jakiś film. I też tutaj, słuchajcie, nie idźmy, ja mówię o uczniach 4-8, więc nie wybierajmy też zbyt trudnych tematów, bo teraz tak, nie chodzi też o to, żeby w tym trudnym czasie, gdzie doświadczamy najróżniejszych też emocji, uczuć, frustracji, radości, płaczu, stresu, też jeszcze dodatkowo sobie dodawać i stresować się jakimiś trudnymi tematami zawartymi w filmie. Warto obmyśleć to, gdzieś tam wyważyć i chciałam też powiedzieć, że właśnie w tych zasobach, które dostaniecie tutaj, pani Sylwia podaje i pisze, będziecie mieć też takie inspiracje. I właśnie do filmów, do materiałów takich medialnych, też ze wskazówkami, czasem ze scenariuszami, co można z tego wyciągnąć. Bo słuchajcie, scenariusza to realizować nie będziemy od A do Z. Bo to jest wyjątkowy czas, to jest inny czas, to jest czas, w którym tak naprawdę nie trzymamy się niczego od A do Z, tylko dostosowujemy się też do sytuacji i mamy to z tyłu głowy. I jasne, że jeśli uda nam się dostosować do czegoś i zrobić ten plan, co zrobiliśmy, super, nie mówię, że to jest złe, ale musimy mieć gdzieś na początku naszej głowy, że sytuacja jest na tyle zmienna, inna, trudna i nieprzewidywalna, że musimy być gotowi na to, że czasem trzeba będzie po prostu zadziałać, być spontanicznym, zareagować, czasem po prostu być, spytać, potowarzyszyć, czasem przyznać się do tego, że coś nam się nie udało, coś nie wyszło, że źle się czujemy, że mamy kiepski dzień, a czasem, że wielka radość nas spotkała, bo na przykład uszyliśmy marchewkę, tak jak ja. Miałam w tym dniu mega kryzys, słuchajcie, mega miałam kryzys. Ale uszyłam wieczorem tą marchewkę i wiecie co, nigdy nie robię, raczej robię live'y czasem na fejsie, ale wiecie, to są takie zaplanowane, jest jakiś temat, a pierwszy raz zrobiłam live'a po prostu spontanicznego z radością, że uszyłam marchewkę. To zadziałało na mnie terapeutycznie i teraz wiem, jaką moc może mieć to, że podzielimy się z kimś po prostu jakąś radością, tym, co zrobiliśmy i tak dalej, więc namawiam do tego, żeby być spontanicznym po prostu i czasem pozwolić sobie na odrobinę mega, mega szaleństwa. Róża i kolce. I to słuchajcie, to jest taka aktywność, nie wiem, może słyszeliście, może nie, taki fajny sposób rozmawiania o uczuciach albo o emocjach, albo o sytuacjach przyjemnych i nieprzyjemnych, którą można po prostu wykorzystać w takim kontakcie, to i to tutaj nie tylko online, wiecie, bo to też można wykorzystać oczywiście offline, jak się jest, ja też to stosuję, róża i kolce, czyli róża, to wiecie, róża rozkwita, róża jest piękna, róża pachnie, więc róża ma się nam kojarzyć z czymś, co dzisiaj fajnego przeżyliśmy,
coś, co fajnego się wydarzyło, coś, co nas dobrego dzisiaj spotkało, albo co my dobrego dla kogoś zrobiliśmy, coś, co nam się kojarzy z czymś fajnym, przyjemnym i dobrym, a kolec to jest coś, co no, nie wyszło, coś, co nas nieprzyjemnego dzisiaj spotkało, a może też my coś nieprzyjemnego zrobiliśmy. W związku z tym to jest fajna taka technika, troszeczkę pracując na metaforze, troszeczkę na takiej opowieści, zachęcamy uczniów, żeby się z nami podzielili na przykład. I teraz może dwie róże i jeden kolec, a może w zależności od sytuacji jedna róża i dwa kolce, w zależności co chcemy od nich w tym momencie wyciągnąć, czy może chcemy im ulżyć, właśnie żeby nam powiedzieli o tych nieprzyjemnych sytuacjach, to zaczniemy od róży, a skończymy na tych dwóch kolcach, albo dwa kolce i róża, ja się śmieję, bo to jest aby nie kaktusy. Nie, no jest róża i kolce. Przyjmijmy. W związku z tym, to chciałam się też podzielić właśnie taką techniką, taką możliwością. Prawda i fałsz. Już pokazałam wam inną prawdę i fałsz, tą na tym Flipgridzie, ale możemy też robić sobie takie wyzwanie na zasadzie prawda i fałsz dotycząca fake newsów. To już troszkę też z tymi starszymi, takiego krytycznego też odbioru informacji. Bo, i to jest ważny element, bo wiecie, ja nie wiem jak wy, ale ja po prostu w pewnym momencie mam taki przesyt, że mogę iść w momencie na przykład spać. Tak, po prostu nagle mam tak w ciągu dnia, tak mój organizm mi daje takie sygnały, że ja po prostu muszę wszystko wyłączyć, położyć się i na serio śpię godzinkę, na przykład, albo półtorej godzinki. I jestem przekonana, pomimo, że ja jestem aktywną osobą, jeśli chodzi i obytą z tymi technologiami i korzystam, jestem w tym internecie, natomiast to, co teraz się dzieje i ja widzę i ze mną, i z moim organizmem, i z moją psychiką właśnie, powoduje, że no, muszę też reagować i być uważna na to. I warto też o tym z uczniami rozmawiać. Warto też właśnie o tym, jak sobie z tym radzą. Może zebrać jakieś pomysły na zasadzie takie, a zróbmy burzę mózgów. Na tym Padlecie też się świetnie to nadaje. A w jaki sposób się uczycie, jak sobie planujecie i organizujecie czas? Na tej mojej wczorajszej takiej pierwszej testowej, słuchajcie, godzinie wychowawczej, właśnie o tym rozmawialiśmy, o tym naszym challenge'u z Flipgridem, ale też jak się planują, jak organizują sobie czas, jak tam w szkole, czy mają wszystkiego dużo, czy nie, jak sobie z tym radzą, jak się czują właśnie, w związku z tym to jest też ważne i ważne też, jakie bodźce do nich docierają, co myślą też, co czytają, gdzie siedzą, czy dbają o to, żeby nie być przebodźcowanymi. Czasem może my będziemy jedynymi osobami, którzy im powiedzą, że słuchajcie, wyłączcie sobie to wszystko, idźcie, zróbcie coś, albo dzięki temu, że my im coś zadamy właśnie, to oni się oderwą od tego wszystkiego i na przykład rzeczywiście zaczną malować te znajdź różnice, tak? Bo będą mieć dość tego siedzenia przy kompie i dość tego online'owania całego, bo ja jak zaczęłam szyć tą marchewkę, to byłam na etapie, że mam dość tego online'owania, naprawdę, mam dość tego siedzenia. Mam dość po prostu bycia no, w tym komputerze, albo przy telefonie, albo dopiero jestem na etapie ustalania sobie też rytmu mojego dnia, bo my, pamiętajcie, my w tym wszystkim też jesteśmy ważni, też jesteśmy bardzo ważni, więc ustalamy sobie, musimy sobie ustalić, to jest ten czas na to, żeby ustalić sobie rytm, jak to chcemy, z uważnością na nas samych, ale też właśnie na nasze dzieciaki i na to, jak chcemy, żeby to wyglądało później, to co mówiłam, jak się spotkamy. I te, tak jak tygodniowe wyzwania, to jest też jakiś pomysł, tak? Jeżeli wiecie, że będzie wam się trudno kontaktowało z uczniami, że może być trudność z tym cotygodniowym i tak dalej, to może jest też czas teraz, zanim się dowiemy, jakie przyjdzie rozporządzenie, na zaplanowanie sobie tych tygodniowych wyzwań, tak? W związku z tym pamiętajcie o tym, żeby to były działania wzmacniające właśnie poczucie bezpieczeństwa uczniów w tej nowej sytuacji. Żeby dawało im to też taką przestrzeń do oderwania się tego, w czym tkwimy. Być może poznania siebie z innej strony, być może jakiegoś, wiecie, przy tym Flipgridzie, to ja też słyszałam, bo jestem z rodzicami, jestem w kontakcie, że Kacper
nie lubi robić czegoś, wiecie, co wie, że ma zrobić, nie? Lubi robić coś, na co sam wpadnie. I to też była dla mnie jakaś informacja, nie? Że czy ja wiem, jak sobie z tym poradzić, co zrobić. No, mogłam tylko zachęcać i wyrażać im, że czekam jeszcze, czekam z niecierpliwością na kolejne filmy, że jestem ich ciekawa, faktów z ich życia, że chętnie bym skomentowała i tak dalej. W związku z tym ważne, żeby sobie też przemyśleć. A pomyślcie też o wspólnym malowaniu i sketchnotkach. Słuchajcie, teraz jest też taki flow na to myślenie wizualne, na rozwijanie też tych umiejętności manualnych. Ja prowadzę, słuchajcie, w czwartej klasie normalnie zajęcia rozwijające kreatywność. No i wiecie, no i teraz co tu zrobić, myślę? Jak mam sobie zaplanować ten czas? Przecież co zrobić? I też tak siadłam, co mam zaplanować w ramach tych lekcji? I słuchajcie, siadłam i tak sobie pomyślałam, że kilka lekcji poświęciliśmy na to właśnie malowanie, na ten sketchnotik. Może to jest dobry pomysł, żeby po prostu teraz to utrwalali, rozwijali. A też myślałam empatycznie o rodzicach i o sytuacji, jaka jest w domu, na zasadzie takiej, żeby może troszeczkę luzu mieli też rodzice, a dzieciaki trochę się oderwały na przykład, więc i słuchajcie, tak się stało, ja to miałam w głowie, taka byłam pełna otwartości i takiej radości na to, że chciałabym, żeby tak się stało i mama mi pisze wczoraj, publikuję to za jej zgodą, żeby była jasność, bo się jej spytałam, mama mi pisze jednego ucznia, że pani Marto, dzięki pani linkom i pomysłom mieliśmy godzinę efektywnej pracy zdalnej z mężem, tak? I mogliśmy popracować, bo oboje dzieci, nawet te młodsze, które ma, wciągnęły się w rysowanie akurat ludzików i emocji. Ja akurat proponowałam codziennie o godzinie 9:00, Agata Jakuszko-Sobocka na YouTubie i na Facebooku streamuje właśnie malowanie i to są albo ludziki, albo emocje, albo różne rzeczy. Pani Ulu, to nie jest, że na platformie się robi sketchnotki. Ja powiedziałam, że mają rysować na swoich kartkach, a rodzice mogą mi, jak chcą, wysłać po prostu zdjęcia, a jak nie, to mają gromadzić, że ja też lubię rysować, ja też będę malować i jak później się spotkamy, to zobaczymy je. Nie? Więc to też jak wychowawczo chcecie ze swoją klasą zadziałać, to pewnie ustalicie jakąś formę komunikacji, nawet z rodzicami, i wtedy rodzice też mogą te zdjęcia po prostu wrzucać. Więc to są, słuchajcie, narysowane ludziki ku radości po prostu rodziców, więc myślę sobie, że jak też w tych zadaniach, nawet nie tyle wychowawczych, ale też przedmiotowych, będziemy patrzeć się w taki sposób właśnie, jak wesprzeć też rodziców w tych trudnych sytuacjach, tak? Ja też rozmawiałam z jednym rodzicem, który mi mówi tak, pani Marto, moja córka właśnie gra na skrzypcach przed jednym laptopem, bo ma szkołę muzyczną online. Mój starszy syn właśnie przy drugim laptopie rozwiązuje ileś tam zadań zadanych. My powinniśmy z mężem też pracować zdalnie, ale w tym momencie nie mamy sprzętu, żeby to zrobić, tak? Młodszy syn, najmłodszy ma jakieś zadanie manualne do zrobienia z lekcji, natomiast jest totalnie niemanualny, że się tak wyrażę, w związku z tym płacze i mama mu pomaga, żeby to zrealizować. Więc musimy mieć przed oczami też takie sytuacje w domach. Musimy mieć też przed oczami, być może my też mamy takie sytuacje w naszych domach. Więc warto tutaj w jakiś sposób też współpracować, dać tym rodzicom taki komunikat, że chcemy współpracować, że się interesujemy, że może zapytamy i posłuchamy, co oni mają nam do powiedzenia, może po prostu tylko zaproponujemy. Ja zaproponowałam po prostu, sama nie wiedząc, czy to się sprawdzi. Wysłałam linki, zaproponowałam, że mogą oglądać, mogą rysować i później. I tutaj też się zastanawiam nad wyzwaniem dla mojej klasy wychowawczej, oni jeszcze o tym nie wiedzą. Żeby właśnie, żebyśmy sobie dali na tydzień, że codziennie coś rysujemy, a potem sobie zrobimy takie, słuchajcie, zestawienie na przykład, nie? Więc myślę, że to jest też fajne, bo wiecie, odrywa głowę, rysować na serio każdy może i nagle się okazuje być może nowa pasja odkryta, nowa frajda, nowe coś wciągnięcie. W związku z tym myślę, że to są też takie fajne elementy.
Sposoby też komunikacji, słuchajcie, to jest też ważne, bo ja tak cały czas też mówię o tej komunikacji, ale teraz też pokazuję narzędzia i już mówię, że nie mam klas dojo i się zastanawiam, jak to się mogło stać, że tego klas dojo nie mam, bo jeszcze ostatnio mój znajomy robił właśnie webinar na temat tego, jak się komunikuje na tej platformie. Co chcę powiedzieć? Ja tutaj podam, żeby też była jasność. Nie będę technologicznie też tłumaczyła, bo to nie jest ten czas i przestrzeń. Podaję propozycje, jak sobie radzą różni nauczyciele i jak sobie radzę ja, natomiast cały czas mam w głowie to, że RODO, że pewne rzeczy nie są ustalone prawnie, no i że jest masę wątpliwości, które pewnie wy też macie. Ale chcę, żeby to było jasne, że to jest po prostu pokazanie, jak sobie my nauczyciele możemy radzić, tak? I jak ja też próbuję sobie radzić. W związku z tym dziennik elektroniczny, oczywiście te szkoły, które mają, słuchajcie, mają, bo niestety są szkoły, które nie mają dziennika elektronicznego. Na serio, są takie szkoły, więc najprościej i taka, nie wiem czy skuteczna forma, bo ja też mam uczniów i rodziców, którzy z klas, którzy w ogóle jeszcze po prostu nie przeczytali, w związku z tym no wysyłamy, kontaktuje się przez dziennik elektroniczny, ale znowu patrzę empatycznie, bo nagle wszyscy rodzice zaczynają, słuchajcie, dostawać ilości wiadomości od wszystkich, nie? Bo to nie tylko my wychowawcy wysyłamy, ale również inni nauczyciele, więc też się trochę nie dziwię, jeżeli ci rodzice, nie wiem, nie nadążą, żeby odpowiedzieć, albo nawet już po prostu nie zajrzą na to, no to jest po prostu skomplikowane, powiem wam, i to trzeba patrzeć po prostu szeroko. W związku z tym my jako wychowawcy możemy zadbać o to, żeby postarać się też o inny kanał komunikacyjny. Mamy tą przewagę, słuchajcie, że możemy pomyśleć wspólnie z rodzicami też nad tym. Ja dzisiaj miałam też właśnie dać wam zrzut, ale już po prostu nie zrobiła, bo musiałabym się spytać rodziców, a już nie miałam czasu. Dzisiaj została utworzona właśnie grupa też rodziców, żebyśmy na Messengerze, żebyśmy mogli się taka ze mną, bo oni swoją chyba mieli, ale taka ze mną na ten czas zarazy, żebyśmy mogli mieli też taką szybką formę komunikacji i żeby w tym Librusie po prostu nie rosła im tura nowych wiadomości. Więc ja mam tak, to rodzice założyli i rodzice mnie zaprosili. Microsoft Office 365, Teamsy, my mamy w szkole wdrożoną chmurę, natomiast na razie tylko jako nauczyciele. Niestety tak się stało, że mieliśmy mieć szkolenie właśnie w tym czasie, kiedy niestety okazało się, że szkoły są zamknięte. W związku z tym na szybko z moim właśnie kolegą anglistą dla moich uczniów z siódmej klasy utworzyliśmy im konta właśnie na tym naszym serwerze szkolnym w tej chmurze Microsoft Office i moja klasa ma. I ja po prostu z nimi ich tam do Teamsów zapraszam. W związku z tym będzie ta fajna forma, że też nauczyciele, którzy zechcą się też tym zarazić i to z moją klasą będą mogli też na tych Teamsach pracować, bo ja robię teraz testy, jak to będzie funkcjonowało. Dalej, Google Classroom to znowuż i Google Meet, tak? To jest aplikacja od Meet, gdzie jak ktoś korzysta z Google, z Meet, zaraz, a to są Teamsy, jakby ktoś nie wiedział, to zapisuje, Teamsy, a tutaj w Google Classroom, jak ktoś znowuż ma, to jest Google Meet, tu wiem, że są ludzie, którzy korzystają, moi znajomi nauczyciele korzystają, bardzo sobie chwalą, mają też szkołę osadzoną na Google Classroom, natomiast ja tego nie testowałam, nie korzystałam, ale po prostu podaję. Zoom, tu już padło Zoom, było, Zoom Cloud Meeting, trzeba mieć ściągniętą aplikację. Zresztą jeżeli uczniowie będą korzystać na smartfonach z Microsoft Office Teamsów, to też muszą mieć aplikację. W związku z tym Zoom ja przetestowałam, ale jeszcze nie z uczniami, tylko z moimi innymi znajomymi, po prostu nauczycielami.
My mamy aplikację, my zakładamy wydarzenie, tak zwane spotkanie, meeting, i wysyłamy link, przepraszam Was, przetestowałam z uczniem jednym, tak, z siódmej klasy takiej innej, bo cały czas kombinuję i myślę, jak z tymi innymi się chcę spotkać, bo no nie ukrywam, że ich też bym chciała, słuchajcie, usłyszeć, tak? Zoom Cloud Meetings i wtedy ich zapraszamy, oni nie muszą się logować, rejestrować, ale muszą mieć też aplikację, więc to jest też, to już też tutaj padło, czytałam w inspiracjach. Media społecznościowe, widzę, że też piszecie właśnie, że też macie tam i grupy i w ogóle, i też są WhatsAppy, mamy messengery, starsze klasy mogą funkcjonować właśnie na grupach na Facebooku i moi znajomi nauczyciele, właśnie wychowawcy też w szkołach ponadpodstawowych, to po prostu na tym działają. Przyznam się szczerze, że jak ja pracowałam w gimnazjum, też tak działałam i to była super forma, tym bardziej, że tam można w grupie można robić live'a. A na przykład na Messengerze można się tylko łączyć na wideokonferencję, ale też jest ograniczona ilość, więc tutaj jest ten problem. W związku z tym jak najbardziej, tak jak mówię, ja mam grupę na Messengerze założoną z rodzicami i z moją klasą wychowawczą. Są tam wszyscy, jesteśmy na bieżąco, kiedy trzeba, wiedzą, że jestem tam dostępna, że jak coś się dzieje, co jest jakieś tam nagłe, chcą pogadać, to po prostu mogą to zrobić. A ja też czasem coś tam od nich chcę, więc się też czasem do nich odezwę. W związku z tym to jest ważne. A jeżeli jesteśmy, słuchajcie, w sytuacji, kiedy no nie ma takiej opcji, ale jest dziennik elektroniczny, albo w ogóle nie ma możliwości, żebyśmy na jakąś platformę zdalną weszli, to proponuję nagrać wiadomość. I mamy takie narzędzie jak SpeakPipe albo Vocaro, gdzie nagrywamy jakąś wiadomość i prosimy uczniów, żeby nam też nagrali i wysyłamy ją po prostu linkiem. I to jest tylko wiadomość głosowa. Natomiast jest też aplikacja Loom i to jest to tutaj, którą przetestowałam, słuchajcie, to też zaraz wam w ogóle opowiem historię mojego właśnie łączenia się z uczniami, bo to też tak nie jest, że wiecie, że to tak wszystko mi super zadziałało, że zaraz klapnęło i że nie miałam żadnych, nie wiem, porażek, stresów, że się w ogóle nie spociłam przy tym wszystkim, bo tak było. Więc Loom służy do tego, że się nagrywamy, ale z boku mamy naszą główkę. Oczywiście możemy tak ustawić, żeby główki nie było, ale mamy główkę, i możemy po prostu pokazywać na przykład ekran, mieć coś na ekranie i taki, wiecie, screencast robimy. Jest też taki screencast Omatic, ale ten Loom, powiem Wam, przetestowałam wczoraj i jest po prostu rewelacyjny. Normalnie, szybciutko, potem się generuje link i wysyłamy link i w formie filmiku jest do odsłuchania. No i teraz, jak to się miało do mnie, słuchajcie. Znaczy, jak to w ogóle wygląda w praktyce różne rzeczy? To tutaj widzieliście grafiki sketchnotingi, te grafiki zrobił Mateusz Łysek, czyli Belfry Bazgrolą, jeżeli jesteście w sieciach społecznościowych, i on właśnie tam maluje różne notatki, sketchnotki, też robi wyzwania, i on się łączył z uczniami akurat na takiej platformie Live Webinar, ale z tego co wiem, to ta platforma nie jest darmowa akurat. Natomiast można też zrobić tak, jak zrobiono w szkole podstawowej w Krakowie i na ich Facebooku SP Da Vinci, zamieszczono, że wykorzystano to, że dzisiaj jest dzień, dzisiaj albo wczoraj, wesołej czapki, radosnej czapki, no to się nauczyciele spotkali po prostu, spotkali z uczniami w czapkach, po prostu w czapkach. W związku z tym to też jest takie fajne, żeby może wykorzystywać takie święta okazjonalne, jakieś dni, żeby też był jakiś aspekt na tym naszym spotkaniu. No i teraz podzielę się z Wami, jak się odbyła moja godzina wychowawcza online właśnie wczoraj. Byłam umówiona z uczniami, że będziemy testować, się spotkamy na Teamsa, czyli wiecie, na tej utworzonej klasie. Ja już po pół piątku i pół soboty siedziałam z uczniami, żeby podawać im te ich maile i jakie są hasła. Oczywiście towarzyszył mi na łączach mój kolega Tomek Anglista, pozdrawiam go, jeśli kiedykolwiek to usłyszy, który w razie czego, jak uczniowie coś źle zrobili, resetował mi to hasło i ja podawałam nowe.
tak? W związku z tym chciałam, żeby uczniowie właśnie mieli te maile na tym naszym klasowym serwerze, w tej naszej chmurze Microsoft Office. Powiedziałam im, Marzena, ty się pytasz o te RODO, to już szkoła ma załatwiona z dziećmi, oni to publikują na Facebooku, ja też tutaj uzyskałam zgodę od nauczycielki prawniczki, że mogę to tutaj publikować, więc to już tam mieli podpisaną, a pan Mateusz, który był tutaj na zdjęciach, on mogę pokazać, on znowu udostępnił mi swój wizerunek, a jak widzicie wszystkie imiona są poskreślane, więc w tym momencie tutaj niczego nie nadużywamy. Ale wracam do mojej opowieści. W związku z tym ja taka zadowolona, że już te Teamsy sobie z nauczycielami przećwiczyłam, znajomymi, że teraz uczniami, że będę mogła ich zobaczyć i tak dalej, oni mi wrzucają na Messengerze, proszę pani, nam wyskakuje coś takiego. Okazało się, że wyskakuje komunikat, że coś tam, jakaś funkcja nie jest udostępniona przez administratora. No Tomek w tym momencie akurat nie był dostępny, więc nie mogłam do niego, ja w ogóle też nie chciałam, no wiecie, no to też tak nie może być, że w panice, wiecie, no nie wiem, będę teraz wyzwaniać do wszystkich i tak dalej. No więc mówię, myślę sobie, Boże, co teraz zrobimy, Boże, co zrobimy, no i wiecie, myślę głośno, komentuję, tak, na tym Messengerze, nie, że mamy testową lekcję właśnie godzinę wychowawczą i niemiecki. W związku z tym uczniowie piszą, jest pani, mogę założyć Discorda, pewnie znacie, to jest platforma dla graczy, ja mam syna, więc znałam ze słyszenia. W tym momencie, a ja mówię, co to jest, nie znam tego, nie wiem, a oni wszyscy, ale my się tam porozumiewamy, my jesteśmy, dziewczyny, wiecie, mi piszą, że większość, że jest, w związku z tym ja mówię, no dobra, no to zróbcie to, powiedzcie mi, co mam zrobić, po prostu oddałam się im, rozumiecie, po prostu poszłam za nimi, bo w tym momencie bardzo chciałam ich usłyszeć, skomunikować się, zrobić po prostu tą testową lekcję, w związku z tym, połączyliśmy na tym Discordzie. Wzięłam tą aplikację, wszystko, nawet tam na mediach społecznościowych umieściłam zdjęcie, udało się. Ale słuchajcie, no nie było wszystkich uczniów. Było kilka osób, które na przykład no, technicznie coś im nie działało, nie umieli tej aplikacji sobie dać na telefon. No ja muszę to przecież zrozumieć, tak? Był uczeń też taki, który akurat poszedł w polu pracować, no i ja to też rozumiem, to nawet dobrze, że on poszedł do tego pola pracować, a nie znowu siedzieć w ogóle przy komputerze. Ktoś tam inny miał coś innego, ja też to rozumiem. Więc spotkałam się powiedzmy z 2/3 klasy, zrobiliśmy co mamy zrobić, usłyszeliśmy się, super to działało. Nauczyłam się też tego, mogłam ich usłyszeć, nawet przetrenowaliśmy sobie, jak w taki sposób mogłaby lekcja niemieckiego, normalnie, wiecie, z podręcznikiem, z ćwiczeniami, bez też fajerwerków, z dystansem, ale z przećwiczeniem mówienia, słuchania, mogła w ogóle wyglądać. W związku z tym ja już powiem, byłam zadowolona, ale potem siadłam i myślę sobie, ludzie, no ale przecież ta 1/3 moich uczniów została tak jakby odrzucona, no nie było ich. Pewnie zastanawiają się nad tym, co było, co robiliśmy, szczególnie ci, którzy chcieli wejść, a nie mogli z powodów technicznych, a ja ich nie chcę w taki sposób jakoś odrzucić, więc co zrobiłam? Siadłam, słuchajcie, i przetestowałam właśnie aplikację Loom, czyli w 5 minut krótko otworzyłam sobie multibooka, PDF ćwiczeń, najpierw szybko skróciłam, o czym mówiliśmy w ramach tej godziny wychowawczej, co testowaliśmy, a potem po prostu przeleciałam, co tam sobie utrwaliliśmy, co powtórzyliśmy, jak wyglądała ta nasza lekcja z niemieckiego i po prostu z moją główką taką widzącą nagrałam się i wrzuciłam im to na naszego Messengera i te osoby, które nie były, miały chociaż namiastkę tego naszego spotkania i mam takie poczucie, że takiego, wiecie, że się zatroszczyłam, takiego poczucia bycia w porządku. Nie mam pewności, czy te osoby wszystkie to przejrzały i przeczytały, natomiast ja czuję się taka w porządku, że no, wszyscy mieli okazję, ja im stworzyłam po prostu tego okazję i przestrzeń. Natomiast z drugiej strony no, wykonałam prawie dwa razy tą samą robotę, nie? Bo najpierw się spotkałam online, a później nagrałam to, co było w spotkaniu online, więc no... Taka edukacja zdalna. No, pozwólcie, że to nie mamy miejsca i czas teraz tutaj, żeby akurat tego
komentować. My tutaj się spotykamy inspiracyjnie i pozytywnie, żeby się trochę zrozumieć, podejść do siebie empatycznie. A może, słuchajcie, pomyślmy o tym, żeby zadać jakieś robótki ręczne. Tutaj widzicie moje dziewczyny z projektu Pożeracze Smutku. Pożeracze Smutku, bo prowadzę taki projekt od lutego w ramach właśnie Fundacji Szkoła z Klasą Edukacja i Inspiracja. Udało nam się pozyskać grant. Szyjemy pożeracze smutków, czyli takie poduszkostwory z polaru, z filcu, z kulkami silikonowymi w środku, które później dziewczyny mają to na kiermaszu przeznaczyć na cele charytatywne. I dziewczyny, jak się dowiedziały, że na 2 tygodnie mamy wolne, to spytały się mnie, czy mogą wziąć ze sobą dużo materiału, bo normalnie szyliłyśmy popołudniami w szkole. Wzięły, słuchajcie, praktycznie rozeszło się 12 kilo pluszu, czyli tych kulek silikonowych do środka. Wzięły polary na 2 tygodnie. Wiecie, że one po 4 dniach już miały wszystko uszyte i zrobiły tylko zdjęcia, wrzucały na grupę naszą messengerową Pożeracze Smutku, że już uszyłam, tu misiek, tu słoń, tu coś tam. I wówczas ja również wzięłam ze sobą polar, żeby uszyć marchewkę. I w dobie kryzysu, słuchajcie, mojego kryzysu psychiczno-online'owego, tak, i wszystkiego, pomyślałam sobie, że muszę coś zrobić, muszę zamknąć, muszę się oderwać, muszę się odciąć. Poszłam do pokoju i zaczęłam szyć. I zaczęłam szyć po prostu tą marchewkę. I tą marchewkę chcę wam właśnie tym akcentem pokazać i chciałabym się jednocześnie was spytać, jak się teraz czujecie? Jak się teraz czujecie? I w ogóle, co z tego naszego spotkania zabieracie ze sobą? To jest, słuchajcie, moja marchewka. Nie wiem jeszcze, jakie imię jej nadam, ale to jest moja marchewka i słuchajcie, to jest coś, czego gdyby nie ten czas zarazy, czego bym w ogóle nie zrobiła. Dlatego bardzo będę wdzięczna, jak mi napiszecie, jak się teraz czujecie, co robicie. I chcę wam jeszcze powiedzieć, że mi zawsze przyświeca takie motto, o którym powiedziała Maya Angelou, że ludzie, a w tym przypadku też uczniowie nasi, zapomną, co robiliście, co mówiliście, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy was czuli. I myślę sobie, że to może być takim naszym mottem, słuchajcie, żeby wszystkie te nasze działania planować w tym kierunku, żeby myśleć o tym, co my dajemy z siebie, jak możemy się zaopiekować, coś z siebie dać, zatroszczyć, żeby na to wspomnienie tego czasu właśnie było to uczucie, emocja, żeby została taka zakotwiczona z tym, co się zadzieje. I wiecie, ja udostępniłam na swojej ściance, mam profil publiczny, możecie zobaczyć, taką piosenkę Garego Szymana, Trip the Light. I myślę sobie, że razem możemy to światło zapalić i zapuśćcie sobie w piątek tą piosenkę teraz na cały głos i z tymi pozytywnymi emocjami potańczcie sobie i po prostu refren sobie pośpiewajcie, bo myślę sobie, że w nas jest siła i wspólnie możemy się inspirować, dzielić doświadczeniem, a przede wszystkim rozumieć. Mam nadzieję, że spełniłam wasze oczekiwania co do tego webinarium. No i bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję tobie, Marto, aż się boję wystąpić po tobie, bo nie mam tyle energii, co ty. Bardzo króciutko, dziękuję państwu, bo ja wiem, że jest piątek i wszyscy tak naprawdę marzymy o tym, żeby odpocząć. Na koniec chciałabym króciutko powiedzieć jeszcze o tym, co po webinarze. Po webinarze nagranie oraz dodatkowe materiały, także ta prezentacja, którą pokazywała Marta, będzie dostępna na zarówno stronie na Facebooku CEO, jak i na blogu www.blog.co.org.pl. Mamy tam specjalną zakładkę Edukacja Zdalna, gdzie publikujemy wszystkie webinary, które do tej pory prowadziliśmy oraz różne materiały, które staramy się wypracowywać, wspierając was w szkole. Nie słychać mnie, ale rozumiem, że jeszcze niektórzy mnie słyszą. Jeszcze uciekło mi jedno, przepraszam, zanim zaświadczenia,
Chciałam jeszcze powiedzieć króciutko o jednym narzędziu, to jest WebEx. Zgłosiła się do nas firma Cisco, która za darmo oferuje właśnie taką platformę do zarządzania zdalnym uczeniem się i oferuje również swoje wsparcie, tak, konsultacje technologiczne. Tutaj macie taki link do zarejestrowania się, jeżeli byście byli zainteresowani, to oczywiście możecie się z nimi już bezpośrednio kontaktować. Natomiast jeżeli chodzi o zaświadczenia, to w dniu 21 marca na blogu CEO zostanie opublikowany wpis, w którym zamieścimy nagranie z webinarium oraz link umożliwiający pobranie zaświadczenia potwierdzającego udział w spotkaniu online. Tam jest limit czasu na pobranie tego zaświadczenia, czyli do 23 marca musicie po prostu sobie to zaświadczenie pobrać. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. To nie jest nasze ostatnie webinarium. My słuchając, czytając to, co piszecie tutaj na czacie, zbieramy Wasze potrzeby i będziemy na to reagować. Podobnie jak reagują różne inne organizacje do uczestnictwa, w których zachęcamy do uczestnictwa w ich webinarach albo do oglądania właśnie nagrań. Wiemy, że Wam wsparcie jest bardzo potrzebne i po prostu staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy, choć różnie pewnie wychodzi. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Odpocznijcie w sobotę i w niedzielę. Nie siedźcie w internecie, nie siedźcie przed komputerem i szykujmy siły na nowy tydzień. Link będzie na blogu. Bardzo dziękuję. Dobranoc.